Hej, siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, siódmym już bodajże odcinku naszej przygody z europejskim Pentagon Challenge. Tak więc na początek przypomnijmy sobie, co się działo w poprzednim odcinku, a więc rozpoczęliśmy od zwycięstwa z Atletico Levante 2-0, następnie porażka z Sabadell 1-2 u siebie w domu, następnie 2 tygodnie przerwy, no i mecz z Olympic Sativią, który przegraliśmy 0-1 niestety po bramce samobójczej Jose Moreno. Ostatni mecz zakończyliśmy zwycięstwem 3-0, piękne zwycięstwo z Villarreal B. No i ostatni odcinek zakończyliśmy 6 punktami. Mój cel minimum na poprzedni odcinek to były 4 punkty, wszystko się udało, tak więc możemy przejść dalej. Tak więc dzisiaj rozpoczniemy ten odcinek od meczu już za chwilę z Aldense. Następnie tutaj sparring ustawiłem, a głównie dlaczego, no to zaraz już Wam pokażę. Następnie będzie to Pobla Mafumet. No i rewanż za pierwszy mecz, w którym to przegraliśmy z nimi, pamiętam. A nie, remis 0-0. Okej. Kolejne spotkanie będzie to Alcoyano i lider dotychczasowy trzeciej ligi hiszpańskiej. No i na sam koniec zakończymy ten odcinek meczem z Espaniolem B. Tak więc, dobra, dlaczego ten mecz towarzyski? Ano dlatego, że mamy tutaj sporo zawodników, którzy kompletnie są nieograni, a również dlatego, że Joel przeszedł z Walencji do Walencji Mestalla. No i jest to oczywiście dużo lepszy bramkarz niż nasi obecni Sivera oraz Domenek, dlatego to Joel no w tym meczu jeszcze nie może wejść, gdyż ma naprawdę bardzo słabe to ogranie, tylko 58%. Tak więc no w następnym meczu, tym towarzyskim, na pewno Joela wpuszczę. No i myślę, że jak będzie miał już to ogranie gdzieś około 70%, to myślę, że wtedy będzie można już mu dać szansę w pierwszym zespole. No oprócz tego, jak widzicie, tutaj mamy jeszcze sporo zawodników, których to ogranie no nie wzrasta. Tutaj jedyną opcją, żeby ogrywać tych zawodników jest... Są tam mecze U19, no ale ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład chociaż moi, no to są Walencji U19, więc oni są bardziej głównego menedżera, czyli Moisa niż moi. No ale ja sobie ich mogę tutaj na przykład po prostu przenosić do klubu, ale nie mogę im zaplanować sparingu na przykład. Więc to trochę lipa, czyli muszę się wspomagać swoimi sparingami, będę musiał tam skład ustawiać i tak dalej. No ale dobra, dam radę, wszystko oczywiście do celu, którym jest jak najlepsza postawa naszych zawodników. Tak więc skład na dzisiejszy mecz, no to bez żadnych w sumie zmian: Sivera, Lanson, Diallo, Moreno, Acapo, Caballo, tutaj Toni Lato jeszcze nie jest gotowy do gry, 81% kondycji tylko. Dalej Gil, Zahibo, Perucho, Salvador i Cifuentes. Więc takim właśnie też ustawieniem przeszliśmy ostatnie spotkanie, które wygraliśmy. No i 14 miejsce nam to daje. Dzisiaj jesteśmy faworytami do zwycięstwa. No i również, jak widzieliście, nagrałem poradnik na stałe fragmenty gry. No i tak jak właśnie tam mówiłem, dużo eksperymentowałem z tymi stałymi fragmentami, tak więc ja mam nadzieję, że mi to zacznie wychodzić w końcu w tym zespole, bo naprawdę stałe fragmenty odmieniły mi losy w meczach, w których ja sobie tak sam dla siebie gram. Oczywiście zawsze tak jest, nie wiem dlaczego, już od kilku ładnych lat, że kariery, które sobie gram sam dla siebie, idą dużo, zdecydowanie dużo lepiej niż te, które nagrywam, nie? No ale to jest, nie wiem, złośliwość rzeczy martwych albo po prostu no chuj, jestem chujowy i tylko tak teraz pierdolę, nie wiem. Ale nie, no zobaczymy, bo źle nie jest. Gil, jest przechwyt, Salvador, no ja tutaj liczę oczywiście o zwycięstwo, a jeszcze bardziej bym się cieszył, gdyby to było zwycięstwo po bramce strzelonej na przykład z rzutu rożnego. Acapo, Perucho, jest Gil. Ruszamy, tutaj nie dopuszczamy drużyny przeciwnej do ich akcji ofensywnych. Tutaj Salvador próbował strzał z dystansu, jak widzieliśmy, ten strzał kompletnie mu nie wyszedł. A teraz Acapo, sporo miejsca, Acapo, jest Cifuentes, ależ niesamowita interwencja bramkarza, gości, jeszcze Acapo, jeszcze raz Cifuentes, piłka tym razem wybita, kto to jest, Marcano z trzeciej ligi, no ale to są
Nie, to jest pełnoprawny zespół, to jest Eldense, bo gdyby to był na przykład Espanyol B albo Villarreal B, czy tam Barcelona B, no to może mieli podobną sytuację jak my właśnie z tym Joelem. Zahibo, głęboko wycofany, jest Charlie, Acapo, jest Acapo, Cifuentes, dawaj do środka, tutaj pięknie Salvador był, właśnie Salvador, jest Cifuentes, siedzi, pięknie, zobaczcie jak rozumieją się Salvador z Cifuentesem, znakomite rozegranie akcji przez tych dwóch napastników, jeden asystuje, drugi strzela, mamy 1-0, mamy awans na 13. miejsce, 25 punktów. No, jeśli wygramy, to i tak będzie to strata 20 punktów do Alcoyano, z którymi zmierzymy się w dzisiejszym odcinku. Więc mam nadzieję. Salvador jest bramka, ależ kompletnie pozostawiony. No, to był taki w pół rzut rożny, w pół stały fragment gry. No, może to już jest jakaś oznaka, że coś zaczyna działać. Zobaczymy. 35 minuta, mamy 2 do 0. Więc jestem spokojny. No i w końcu jesteśmy na różnicy bramek na zero. Proszę bardzo, Eldense, czyli nasi sąsiedzi i nasi rywale dzisiejsi, mają aż minus 11 tych bramek. Dobra, mamy 2 do 0, tak więc panowie, bądźcie skoncentrowani. Jeszcze do końca to nie wszystko i oczywiście potraficie grać znacznie lepiej. No wy w napadzie, mimo tego, że naprawdę ładnie się spisujecie, oboje macie po jednej bramce. Salvador ma jeszcze asystę. No i myślę, że rodzi nam się tutaj chyba para napastników, którzy do końca sezonu raczej we dwójkę właśnie będą występowali w naszej drużynie na szpicy. Damian, jest piękne przejęcie przez Charlie, ale to jeszcze nie koniec. Domenech, czy dobrze? Gilno i mamy szansę na kontrę. Salvador, ale gra postanowiła nam zrobić psikusa i zakończyć sobie połowę, bo takie ma widzimisię. 13 miejsce, 25 punktów. No tutaj 21 też kolejek. Uwaga, jest strzał Sivera. Bardzo dobrze łapie. No ja myślę, że teraz z nowym bramkarzem, jeśli on tylko złapie dobre ogranie, no to myślę, że możemy nawet powalczyć. No w sumie ile? 10 punktów tracimy do 10, do 4 miejsca. Więc możemy nawet w sumie powalczyć o jakieś baraże może. No zobaczymy. Na razie trzeba się skupić. Trzeba tutaj tą drużynę cały czas ulepszać. Salvador, ależ minimalnie się myli. Ależ się myli. No to była akcja stuprocentowa, jak najbardziej. Tylko przed bramkarzem gości, tylko Salvador miał. No, łatwe zadanie można powiedzieć, bo tylko bramkarza pokonać. Nawet nie trafił w bramkę. No, szkoda. Cartagena. Ortega. Jeszcze Cartagena. Prawe skrzydło. Dośrodkowanie. No i bramka samobójcza. Diallo. Diallo zalicza bramkę samobójczą. No, nie wiem dlaczego, ale zdarzają się właśnie w tej drużynie bramki samobójcze. Na to mi się nie za bardzo podoba. Dobra, 70 minuta już wybiła, tak więc ja tutaj robię zmiany. Zahibo, proszę bardzo, ależ poturbowany, więc w jego miejsce wchodzi Gian Mendes. Albo nie, Diallo. Diallo tutaj zagra jako właśnie ten pomocnik odbierający piłkę na wsparciu. Dalej, Kaiser za Zahibo. Jeszcze tutaj Caballo bym zmienił, no ale nie mamy Lato w tym meczu, dlatego no, Caballo będzie musiał sobie jeszcze radzić. Nacho Gil tutaj, no i właśnie Gian Mendes może wejść za Nacho Gila jako wysunięty rozgrywający, tylko że Mendes jest lepszy jako środkowy pomocnik. No i zagramy na dwóch środkowych pomocników po prostu na wsparciu. Po prostu czasami też warto wrócić do takich z podstaw gry w piłkę. Bez żadnych tam rozgrywających, swobodnych, wysuniętych, cofniętych, po prostu środkowy pomocnik i lecimy. Caballo już tutaj coraz bardziej osłabiony. Salvador wyskakuje na gracza meczu. I Sivera od bramki. Cifuentes straci piłkę. Diallo, Caballo straci piłkę. Perucho, świetnie. Salvador, dawaj do Cifuentesa. Znowu taka akcja, ale jeszcze AK po prawa strona. Dośrodkowanie. Salvador! Ależ piękna brama. Jest, świetnie, trzecia bramka w sezonie Salvadora, druga dzisiaj
w meczu, czyli no Salvador, nieważne co się stanie, i tak w tym meczu Salvador otrzyma nagrodę dla gracza meczu. Tutaj jeszcze Diallo fauluje, ależ fatalny mecz Diallo i na pewno dostanie ostrzeżenie za to spotkanie. Bramka samobójcza, teraz faul w polu karnym, no i przez tego samego obrońcę tracimy dwie bramki. Tak więc ja się w ogóle dziwię, że on... Gdzie jest Diallo? A, 4-6, no tak, ocenę ma grubą, więc myślę, że za taką ocenę nawet dwutygodniową karę dostanie. Dwa tygodnie bez pensji za tak słaby mecz. No ale trzeba uważać, bo to jest 3-2, końcowa spotkania, nie możemy stracić prowadzenia. No panowie, 25 punktów cały czas, ale już wróciliśmy na minusowy bilans, jeśli chodzi o różnicę bramek w lidze. No ale dobra, to jest kurde, ależ nerwowy ten koniec spotkania. No tutaj jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak więc moi drodzy, może cofniemy ich na kontratak bardzo sztywny. Seles, dośrodkowanie Charlie, dobrze, ale jeszcze dużo miejsca, uwaga, prawa strona, świetnie. I Diallo, Salvador z Cifuentesem, jeszcze Acapo, ale pozwolił tej piłce opuścić boisko. No tak, bo w sumie my teraz się nie spieszymy, to nasz przeciwnik walczy z czasem. Acapo, Perucho, niepotrzebnie tam, po co, w ogóle nie rozumiem. Moreno jeszcze odzyskał piłkę, Diallo, proszę bardzo, jeszcze może tutaj swoją ocenę nieco poprawić, ale no i tak myślę, że dwutygodniówkę to dostanie. I Salvador jeszcze tutaj próbował przedłużyć to podanie głową. No uwaga, jeszcze 30 sekund, Caicedo, i myślałem, że będzie groźnie, że będzie przechwyt, na szczęście nic z tych rzeczy, tutaj wybicie przed siebie Caballo, już po prostu tak na uwolnienie, żeby zyskać kilka sekund, jeszcze piękny przechwyt, uwaga, no, ale tam ze spalonego wracał na pasty, no i jest zwycięstwo, pięknie moi drodzy, wow. Wygrywamy. Solidne zwycięstwo, panowie, no to jest zwycięstwo, kurde, no my niewiele zwyciężaliśmy w tym sezonie, ale ostatnio już coraz częściej, więc mam nadzieję, że teraz naprawdę będzie świetny okres gry naszego zespołu. Tak więc jeszcze raz zobaczmy te oceny. No tak, Diallo na pewno dwutygodniówka, Acapo będzie wyróżniony i Salvador będzie wyróżniony. Dobra, tak więc myślę, że to by było wszystko, ale jeszcze zobaczymy sobie wiadomości. Salvador oczywiście gracz meczu. No i w sumie tyle. Dobra, ja idę teraz porozdawać kary, a my widzimy się za tydzień w meczu z Pobla Mafumet. Lecimy, lecimy, lecimy dalej, nie zatrzymujemy się, tak więc Joel ograł się do 70%, czyli tak jak akurat chciałem, idealnie, aby wystąpić w dzisiejszym meczu. Resztę zawodników bez zmian, ale Lato wchodzi do pierwszego składu, reszta bez zmian, tak więc Cifuentes, Salvador oczywiście, znakomici napastnicy. No to co? Rozpoczynamy to spotkanie. Ja jeszcze Wam powiem, że ten mecz towarzyski zremisowaliśmy 1-1. Najpierw strzelał Arango, następnie w 90 jakoś pierwszej minucie straciliśmy bramkę na 1-1. Szkoda, szkoda, że nie było zwycięstwa, ale to był tylko mecz towarzyski. Jesteśmy zdecydowanymi faworytami, żeby dzisiaj pokonać Pobla Mafumet. To jest drużyna, która jest niżej od nas w lidze, na miejscu 15, 21 punktów. No, panowie, czy będziemy mieć serię trzech zwycięstw z rzędu, czy też te dwa mecze z rzędu, znaczy te zwycięstwa z rzędu bardzo szybko prysną nam. No nic, zobaczmy, przechodzimy do spotkania. Aha, ja tutaj jeszcze miałem ustawione kluczowe, tak więc wracamy do rozszerzonych, żeby w tym meczu jak najwięcej widzieć. Tak więc Joel, bardzo dobre ma wykopy, wyrzuty i Salvador już w pierwszej akcji, ale za mocno sobie wypuścił piłkę. Szkoda, szkoda, bo już mogło być ciekawie. Zahibo, świetne przejęcie. Gil na lewej stronie, dobrze zachowuje się Lato. Lato, Salvador! Ajajaj, szkoda, szkoda tego strzału. Była już naprawdę pierwsza dobra akcja do tego, żeby prowadzić. Jest rzut rożny. No tam Charlie agresywnie atakował. Jeszcze raz Gil, Lato, świetnie tutaj odzyskał piłkę. Gil w polu karnym, Zahibo z dystansu. Ajajaj, ależ było blisko tutaj. Ta piłka jeszcze się otarła, można tak powiedzieć, o Cifuentesa. Gdyby otarła się tak, że piłka wpadłaby do bramki, no to byłoby naprawdę znakomite rozwiązanie.
A tak, cały czas mamy 0 do 0. Jeszcze tutaj krzykniemy coś naszym zawodnikom. Na pewno. Dobra, spróbujemy, zacznijcie kombinować. Zachyba tutaj mocno poturbowany, uszkodzony troszeczkę, ale już wraca z tą kondycją. Toni Lato osłabiony. No i właśnie, Lato przy piłce. Gil, to jest końcówka pierwszej połowy. Akapo świetnie się. Salvador! Ajajaj, świetnie się podłączył Akapo pod akcję ofensywną. W ogóle ci boczni skrzydłowi, no widać, że na tych skrzydłach są, bo każdą akcję to właśnie przenosimy na lewą albo na prawą stronę. No i tak, jesteśmy dzisiaj faworytami, panowie, tak więc no nie graliście tak źle, ale no chciałbym, żeby jednak, kurde, no tutaj powiem, że stać was na to, by odmienić losy tego spotkania, panowie. Macie we dwóch ocenę 6-3 już nawet, przed chwileczką 6-4. No, chciałbym jednak zobaczyć troszkę więcej, ale świetne podanie na prawe skrzydło. Jest Akapo, czy dośrodkuje? Jest dośrodkowanie, ale bardzo słabe niestety to dośrodkowanie naszego prawego obrońcy. Tutaj Villarreal B, właśnie drużyna, z którą wygraliśmy na końcu poprzedniego odcinka. Oj, chuj. No i co z tego, jak w tym momencie przegrywamy? Jest 1 do 0. Victor Garcia. No i ofensywny, stały fragment gry drużyny przeciwnej. Ja teraz od trzech ostatnich spotkań, znaczy dwóch to na pewno, trzeci nie jestem pewien, ale od dwóch to na pewno trenowałem nasz zespół przed spotkaniem właśnie w ofensywnych stałych fragmentach. No w tym meczu jednak no nic się nie dzieje. Dobra, Cifuentes miał 70 minut, nic nie wpadło, tak więc Arango w twoje miejsce. Arango zagra jako, zostanie, myślę, jako ten wysunięty napastnik. Salvador dalej jako cofnięty. No i na lewą stronę Caballo za Lato. No i to będą dwie jak na razie jedyne zmiany, które przeprowadzimy. No to już jest 70. minuta, tak więc panowie, no pasowałoby na elastycznym teraz zagrać troszeczkę ofensywnie. Tak więc jeśli ofensywnie, to na pewno nie może być to niskie rozgrywanie piłki. Bez utrzymania, bardzo dobrze, musimy teraz szybko. Nawet bym powiedział, że. A nie tu. Nawet bym powiedział, moi drodzy, że szybko, znacznie szybciej będziemy. Aha, to jest gra przeciwniku tutaj, wyżej, właśnie, wyżej. Znacznie więcej, dobra, niech będzie. Gramy na aferę, a spróbuję zagrać na aferę, może to coś da. No zobaczmy. 15 minut do końca, jest akcja, jest Akapo. Perucho, Arango. No zobaczmy, tutaj. Salvador! No nie gadaj, ależ miałeś znakomitą okazję. Salvador. To miała być bramka. Ale jeszcze nie koniec. Arango, dawaj na prawą stronę. Akapo. Ajajaj. Kurde, no. Byliśmy tak blisko. Jeszcze stały fragment gry! Nie ma bramki. Akapo minimalnie myli się tym strzałem głową. Szkoda. Świetnie, ależ teraz. Arango! Jest bramka! Jest! Siedzi! Tak więc, no, granie na aferę, widzę, przynosi nam skutki. I Christian Arango w końcu zdobywa bramkę. Dobra, zrobimy jeszcze jedną zmianę. Tutaj Nacho Gil. Wiem, że masz super oceny, ale też jesteś bardzo zmęczony. Tak więc, tak jak to jeden z was powiedział w komentarzach, lepiej, żeby wszedł świeży zawodnik, chujowszy, niż miałby grać bardzo zmęczony jakiś zawodnik lepszy. Arango, czy będzie? Czy wygra nam mecz? Ale blisko, ale kurde, się pomylił. No, jeśli trafiłby teraz dwie bramki, to na pewno, jestem pewien na 1000%, że w następnym meczu też by wyszedł. A tak to jeszcze zobaczymy. Jest przechwyt. Salvador, dawajcie tam na lewą albo właśnie na prawą stronę za mocno. To będzie koniec meczu. No i remis. Remis 1 do 1. Powinniśmy wygrać to spotkanie. Tak więc ja powiem to naszym zawodnikom, że jednak powinniśmy wygrać. Jestem niezadowolony obrońcami. Jestem niezadowolony pomocnikami i napastnikami też. 13 miejsce cały czas, 22 kolejki tutaj Eldenze, no może nas wyprzedzić, chociaż musieliby strzelić 9 bramek, tak więc no w sumie raczej nie. Reszta nam tutaj nie zagraża, no ale Villarreal B może nam uciec na 4 punkty. Mamy 26, tak więc jeśli Olot i Villarreal nie zdobędą punktów, przy następnym zwycięstwie będziemy mogli wskoczyć na 11 miejsce. No na razie to by było tyle. Joel zadebiutował.
Tak więc no też trochę szkoda, że wpuścił tą bramkę, no ale miał 70% ogrania. Myślę, że po tym meczu już będzie miał w granicach koło 90, no ponad 80 na pewno. Arango w końcu strzelił bramkę. No jeszcze zobaczmy tutaj oceny naszych zawodników. 6-3 Lanson, słabe dosyć spotkanie. 6-3 również Cifuentes. No nikogo ani zbytnio nie negatywnie nie będę tutaj zagadywał, ani pozytywnie również nie. Tak więc następny mecz to będzie mecz z Alcoyano, mecz z liderem obecnie ligi Segunda División B grupo 3, 46 punktów. Oczywiście oni będą grali o zwycięstwo z nami. No zobaczymy. No Valencia tutaj pod władzą Moisa chyba się obudziła w końcu. Bo tutaj byli no, na 16, 17 miejscu, w tym momencie 13 miejsce i 23 punkty, czyli już spokojnie nad strefą spadkową. No a było już naprawdę ciężko. Joel debiutuje, Arango przełamuje niemoc strzelecką. No a my widzimy się za tydzień w meczu z Alcoyano. Rozpoczynamy trzeci mecz w dzisiejszym odcinku. No i znowu dwie rzeczy, które się wydarzyły w naszym klubie. Otóż Toni Lato został przeniesiony do głównego zespołu Walencji. No tak, gratulujemy, super. Właśnie, przypomnijmy sobie, jak tam Kano sobie radzić w ogóle. Proszę bardzo, już 5 spotkań zagrał w głównej drużynie, tylko no nie bardzo mu idzie. 6,55. Ayala, proszę bardzo, już przychodzi. Ayala już sprzedany. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Powinien wrócić do Mestalla i tutaj wspomóc tą drużynę. Postanowili go sprzedać. Spoko. Tropi? Jak tam Tropi? Nic nie gra kompletnie. No ja nie rozumiem, dlaczego go trzymają dalej. Tutaj by świetnie wpasował się właśnie w nasz zespół. Po tym pierwszym meczu bardzo spodobał mi się Tropi. Znakomite piłki grał. No ale dobra. Lato nam zabrali, ale przysłali nam Carlosa Solera. Zawodnik, który w obecnej chwili no nie jest może jakimś super zajebistym zawodnikiem, ale potencjał ma całkiem elegancki, może się stać no, znakomitym środkowym pomocnikiem, dużo lepszym niż jest obecnie Perucho. Nawet powiem więcej, bardzo dużo lepszym, jeśli można tak powiedzieć. No i on dzisiaj właśnie na zmianie, na rezerwie. A cały skład bez zmian, ale Caballo z racji rzeczy, że Lato został nam uniedostępniony. No to Caballo na lewej stronie, reszta bez zmian, tak więc moi drodzy, stopień znajomości taktyki, no jeszcze formacje zadowalające, ale myślę, że od następnego spotkania już zamiast tych ofensywnych stałych fragmentów, oczywiście dzisiaj trenowaliśmy grę w obronie na Espanyol, myślę, że zagramy sobie po prostu taktykę. Bo może te złe wyniki są spowodowane jeszcze nieznajomością naszej drużyny taktyki. No zobaczymy. Też dosyć eksperymentalne ustawienie naszych przeciwników, no ale dzięki tej taktyce mają pierwsze miejsce w lidze, tak więc coś w tym musi być. No nie jakoś nieznakomicie rozpoczęliśmy ten mecz rozmową motywacyjną, no ale zobaczmy, jak to będzie się przedstawiało na boisku. Dzisiaj postanowiłem zagrać na kontrataku sztywnym z dwoma tylko poleceniami. Jest to więcej dyscypliny oraz co? Nie jestem do końca pewien. Uwaga, czy to już będzie pierwsza bramka? Nie, nie ma. Oczywiście też jestem ciekaw, jak właśnie Joel dzisiaj zagra. No bo gramy z mocnym zespołem. On również jest bardzo dobrym bramkarzem. Tak więc chciałbym, żeby to właśnie jego postawa dzisiaj przyczyniła się do tego, że na przykład bardzo niespodziewanie wygramy to spotkanie albo zremisujemy. No tutaj już Villarreal, proszę bardzo, 33 punkty. No my musimy zacząć zbierać te punkty. Dobra, w tej minucie zachęcimy naszych zawodników, chociaż no do miejsca spadkowego, to jest miejsce 16, no mamy 4 punkty przewagi, no ale nie ma co patrzeć na miejsce 16, trzeba patrzeć na miejsce 12, 30 punktów i tam właśnie próbować się dostać. Tutaj mieliśmy próbę rzutu wolnego, ale zobaczcie, jak bardzo szybko rozbili nas zawodnicy Alcoyano. Ja w ogóle się dziwię, że tak długo schodzi ich na jakąś konkretną akcję, no ale zobaczmy. Mustafa już pokazał swoją szybkość, przeszedł zawodnika, przeszedł naszego obrońcę.
przeszedł a capo bez najmniejszego problemu, no to był już pierwszy poważny sygnał do tego, żeby się skupić. I to właśnie powiem naszym zawodnikom. Tak jest. 13 miejsce cały czas. Oscar Lopez, Miranda, Noe, Alonso, Rubio. Fantastycznie tutaj grają. Jakieś znakomite dośrodkowanie. No i mieliśmy dużo szczęścia, że ten strzał nie szedł w światło bramki, ale tutaj jeszcze mamy ostatnią formę obrony, czyli właśnie znakomitego bramkarza Joela. No i w sumie z tego transferu Salvador! Ajajaj, Salvador miał szansę z rzutu wolnego. Nie wykorzystaliśmy jej, a teraz ależ minimalnie obok bramki. Bardzo słabe teraz wybicie Joela. No i uwaga, Noe osamotniony. Bardzo dużo miejsca miał na tej prawej stronie. Jeszcze Mustafa. Ale szczęściu. No naprawdę mamy dużo szczęścia w tym meczu. No ale też jak to mówią, lepszy ma szczęście. 43 minuta. Końcowa pierwszej połowy. Jeszcze tutaj nacierają zawodnicy Alcoyano. Uwaga, Mongi tutaj dobrze na lewej obronie. Oj, może być groźnie, ale Joel, pięknie Joel łapie tą piłkę. To już był ósmy strzał gospodarzy w dzisiejszym meczu, ale tylko drugi celny. Panowie, tak, zróbmy sobie rewanżyk co do poprzedniego spotkania. No i tutaj oczywiście potraficie grać znacznie lepiej. Nie mam pojęcia, dlaczego tych dwóch zawodników reaguje dosyć słabo. 6-3 Lanson w tym spotkaniu, 6-3 Salvador, więc już mamy pierwsze sygnały do zmiany. Mongil pozostawił piłkę, pozwolił jej wyjść poza boisko. Gil jest Cifuentes, no i teraz będziemy szykować akcję prawą stroną. Acapo jest Cifuentes. Oj, uwaga, jest rzut wolny dla przeciwnika. Fuentes już pole karne i Joel, bardzo dobra obrona. 10 strzał Alcoyano, 3 celny. Dojdzie Perucho, dawaj do przodu, dobrze, Salvador. Przyjął pięknie piłkę, Salvador. Za mocno sobie wypuścił. Ja już widziałem to, jak podaje Cifuentesowi i ten strzela bramkę. No ale niestety, Acapo prosto w obrońce, to jeszcze nie koniec akcji. Gil tutaj wzięty w kleszcze, no ale Salvador nie potrafił sobie poradzić z jednym obrońcą. A Acapo poradził sobie z dwoma. 60 minuta, tak więc okres zmiany już przed nami. Tyle, że wszyscy zawodnicy jakby nagle zaczęli grać. Perucho tutaj pierwszy do zmiany, jeśli chodzi o, uwaga, rzut rożny. Ja teraz przy każdym stałym fragmencie gry normalnie wstaję, bo wierzę w to, że zaczniemy właśnie zdobywać tak bramki. No te rzuty rożne coraz lepiej zaczynają być wykonywane, no ale nie oszukujmy się, my tutaj jakichś wirtuozów dośrodkowań w tym zespole nie mamy. Oj, był spalony, nie ma bramki, był spalony. 70 minuta, dobra, w tym momencie wejdzie Carlos Soler po raz pierwszy, tak więc wejdzie za właśnie Perucho. Zobaczmy, gdzie on najlepiej potrafi grać. O, właśnie jako środkowy pomocnik na wsparciu. No i myślę, że to będzie jedyna zmiana. Tutaj lewego obrońcę by pasowało zmienić, no ale jak o tym dobrze wiemy, żaden z naszych obrońców nie potrafi grać na lewej stronie. Więc tylko Caballo nam został, tak więc Caballo będzie musiał teraz grać każdy mecz od początku do końca. Dobra, panowie. Zagramy może tak jak w ostatnim spotkaniu, co dało nam bramkę, czyli zagramy sobie na aferę, zagramy sobie na wyższym tempie oraz na znacznie więcej gry przy przeciwniku. No zobaczmy, jestem ciekaw naprawdę. 80 minuta, no i tutaj wow, ależ daleki wyrzut. Acapo, pięknie rozegrane teraz. Lewa strona, jest Caballo, dosyć szeroko stoimy. Moreno, o, ależ pięknie, Salvador, co ty gadasz, ale miał okazję. To była nasza najlepsza okazja w tym meczu. Druga stuprocentowa, 6 strzał na bramkę Alcoyano. No, ale nie wyszło. No i teraz stracimy bramkę, coś czuję. Nie pytajcie dlaczego, myślę, że wy też to czujecie.
i nawet nie będę zły, jak stracimy, bo kurwa się tego spodziewam. Dobra, udało się. No, remis w sumie 0-0 na wyjeździe jeszcze z Alko Jano to jest no wynik fantastyczny. Nawet bym powiedział. No, Ramos, Alfaro, uwaga, bo to nie, koniec meczu, remis 0-0, panowie, możemy być dumni, tak jest, świetny wynik, moi drodzy, ale Joel, mniej skoncentrowany, zgaszony Lanson i zgaszony Acapo, nie mam pojęcia dlaczego, tutaj oceny, no to ładnie Diają się spisał, ładnie Zahibo, no i w sumie tyle, Salvador. No niestety nie z czym. Mieliśmy doskonałą okazję do strzelenia bramki. Myślałem, czy by czasami nie zmienić Salvadora tam w końcówce tego spotkania. No nie zmieniliśmy, nie sprawdził się w tej akcji. No trudno, ale 0-0 z Alko Jano można uznać za sukces, biorąc pod uwagę właśnie miejsce naszego przeciwnika. No i nasze, 27 punktów. No i już tylko jeden punkt przewagi nad Eldense, 3 punkty straty do 12 Olotu. Szczęśliwy remis, no i w sumie tyle, więcej wiadomości nie ma. Kończymy styczeń 2016, rozpoczynamy luty, no i widzimy się już za tydzień w ostatnim meczu w tym odcinku. A więc nadszedł czas na ostatni mecz dzisiejszego odcinka. No i nie wiem, czy się śmieć, czy być zadowolonym, czy też nie, ale... Po raz kolejny zakosili nam zawodnika i tym razem jest to Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo, który no, spisywał się nienagannie, chociaż zdarzyła mu się wtopa i to maksymalna 4,60. No, życzyłem mu wszystkiego najlepszego, żeby przebił się do pierwszego składu Walencji, no ale no, też nie rozumiem tej decyzji. On raczej nie będzie grał. A nam tylko pozbawiono kolejnego zawodnika, więc w związku z tym Zahibo został cofnięty na środek obrony, a Soler wzmocni naszą grę w pomocy. Dzisiaj gramy na standardowej z trzema poleceniami, czyli niższe tempo, więcej pressingu oraz więcej dyscypliny. No i zobaczmy, gra w ataku to był aspekt gry, który trenowałem naszej drużyny. No, oczekuję tutaj zwycięstwa, gdyż Espanyol B na miejscu 17 w tym momencie jesteśmy znów faworytami do zwycięstwa. No, panowie, tak więc czekam na jakąś solidną grę w waszym wykonaniu. Aha, no i jeszcze zmieniłem dwóch napastników, gdyż Cifuentes i Salvador no w ostatnich meczach, w dwóch ostatnich, no nie pokazali się może z najwyższej swojej możliwej formy, dlatego dzisiaj wystąpi Arango oraz Omojguj. Prawa strona, Simon, sporo miejsca, Simon, jest wycofanie, Hector, piłka wraca do Simona, sporo miejsca, ale nikogo nie było przy Hectorze, no ale to nie takie wbicia piłki w pole karne dla Joela. Nie miał żadnych problemów ze złapaniem tej piłki nasz bramkarz, a tutaj uwaga, rzut rożny. No i Porcar miał bardzo dobrą okazję. 10 minut już za nami. Musimy zachęcić do gry długimi podaniami, ale też chciałbym krzyknąć naszym zawodnikom po prostu zachęć. Więc zachęćmy ich do pozytywnej gry. No i Arango traci piłkę. Stamatow, Rufo, Simon lewą stroną. Zobaczcie, jak ładnie wymieniają się podaniami. Simon. Pięknie Caballo do przodu, ale tracimy już tą piłkę, no i znowu trzeba grać dobrze defensywnie. Joel, kolejna dobra interwencja, no i szybkie wznowienie gry tutaj. Omojguj, no mógł powalczyć o tą wysoką piłkę. Uwaga, Rufio, ależ strzał z dystansu niebezpieczny, na nasze szczęście również bardzo niecelny. Omojguj, Arango, jest akcja ofensywna. Arango, dlaczego... Acapo tutaj nie wspomógł naszego napastnika, nie mogę tego zrozumieć. No Zahibo jak na razie na tej obronie spisuje się w sumie jako najlepiej i najlepiej się spisuje jako właśnie środkowy obrońca z tej trójki, która występuje właśnie w tej strefie boiska naszego zespołu. No ale co z tego, jak tutaj posiadanie piłki to jest 59-41 dla
Espanyolu, no ale to nie posiadanie piłki tutaj decyduje, kto strzeli bramkę. No uwaga, Caballo, jest to Mojguj w polu karnym, o Mojgu, ale tylko boczna siatka. No i to był czwarty strzał naszego zespołu w tym spotkaniu jak na razie. No o Mojguj i Arango również sobie nie radzą. I teraz się tak zastanawiam, czy to była dobra decyzja, zmieniając Salvadora i Cifuentesa. Tak więc panowie, no tak, wielu z was chce rewanżu, no i potraficie grać znacznie lepiej, chociaż no mogę tutaj napastnikom pocisnąć, że jestem rozczarowany, no i mam nadzieję, że to ich podbuduje przed tą drugą połową i zaraz zobaczymy jakieś bramki. Oczywiście liczę na bramki naszego zespołu. Caballo, pierwsza sytuacja drugiej połowy, Gil jeszcze lewą stroną, Caballo faulowany, no i mamy rzut wolny, uwaga, stały fragment gry, ale nawet Football Manager postanawia nie pokazać nam tego meczu. Caballo, oj, żeby wrócił. Arango, jest brama! Jest brama, Capo! Proszę bardzo, tutaj Arango świetnie przedłużył podanie i mamy 1 do 0, panowie. Doskonale tutaj Caballo, bardzo osłabiony. No ja nie mam kogo zmienić na tej lewej obronie, tak więc mam nadzieję, że Caballo zaraz do siebie wróci. No, bo będzie ciężko. Simon. Uwaga, bo tutaj Espanyol zaraz szybko może wrócić z odpowiedzią. Caballo, no i to będzie czerwona kartka. Oj, kurwa. Czerwona kartka. No tak więc nie jest zbyt kolorowo, tak więc będę musiał zrobić coś takiego, że Nacho Vidal wejdzie za najgorzej spisującego się pomocnika, czyli za Perucho, i zagra jako lewy, wysunięty obrońca. No dobra, niech tak gra. No kompletnie nie potrafi tutaj grać na tej pozycji. No i jeszcze mamy rzut wolny, ale bardzo niecelny. Na nasze szczęście tutaj tą tabelę troszeczkę zmniejszę, żeby widzieć trochę więcej bramki. No i gramy na powstrzymywanie, chociaż ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Spróbujmy cofnąć ich jednak mimo wszystko do kontrataku. Nie lubię grać na powstrzymywaniu. Uwaga, rzut rożny. Jeszcze Rufio. Roka, ale dlaczego do niego nie podchodzi nikt? Porkar. Na szczęście bardzo słaby strzał z dystansu. No, trzymajmy to prowadzenie. A myślałem, że to bramkarz, bo tak akurat na czarno się ustawił razem z sędzią, asystentem. Porkar, jest Martinez. Tutaj zobaczcie, osamotniony całkowicie. No wiedziałem, że to wykorzystają do środkowania. Uwaga, Akapo wybija. Jeszcze Stamatow. Dośrodkowanie, no i jest 1-1. Kurwa mać. Jest 1-1, panowie, niestety. Dobra, spróbujmy, no to powstrzymywanie, nie wiem. Zagrajmy dalej na ten kontratak i zagrajmy na aferę po raz kolejny, bo gdy gramy na aferę, jakoś magicznie nagle coś się zmienia w naszym zespole. Dlatego no zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądało na kontrataku. No wiem, że gramy w dziesiątkę, ale ja tutaj na pewno nie zamierzam grać na powstrzymywaniu, bo co by to nam dało w sytuacji, kiedy oni by nam strzelili dwie bramki na przykład. No uwaga, Porkar, Bedoya, sporo miejsca mają, zbyt dużo miejsca, na szczęście nie trafiają w bramkę. No uwaga, mamy w sumie jeszcze jedną zmianę do wykorzystania. Jest Gil, Omojguj. Jeszcze Gil, w środku Soler. Bardzo słabe to podanie. No i już jest strata. Strata piłki. Porkar. To był spalony. To był spalony, panie. Nie było spalone, przecież to był spalony, panie sędzio. To był spalony. Zobaczmy jeszcze raz. No, zobaczmy. Moment podania. No nie był. Zahibo tutaj dał dupy. W tym momencie już jest spalony, ale no dałeś dupy, Zahibo. Dobra bramka. No i 2-1. Tak więc teraz nic nam już nie pozostało jak szarża i gra na większym ryzyku. Tak więc wygrany mecz. Dzięki czerwonej kartce przegrywamy. No niestety.
Soler, Moreno, Gil. Jeszcze Omojgui. Arango nie był, był spalony, ale i tak bardzo słaby strzał Arango. Chociażby tym się tutaj pokazał, że mimo tego, że był spalony, no może tam sędzia by się pomylił, no ale chociażby strzelił tą bramkę, no kurwa. No tak, to przegrywamy, no to powinien być wygrany mecz i 30 punktów dla naszego zespołu, jest porażka, chociaż no to jeszcze nie jest koniec meczu, jeszcze możemy, proszę bardzo, ależ piękna piłka, Arango. Tutaj niepilnowany Gil, pięknie na lewej stronie Vidal się pokazał, Vidal, Arango, jest brama! Jest brama, jest gol, 2-2! Ależ niesamowicie, Nacho Vidal to zrobił, też fantastycznie, no, podszedł do tej piłki, znalazł się w odpowiednim miejscu Arango. No i mamy 2-2, koniec meczu, udało się wywalczyć remis. Ale grubo, dobra, podobało mi się to, co widziałem. Naprawdę, mimo tego, że czerwona kartka, no, wygrywaliśmy 1-0, no, ale jednak brak jednej osoby, brak jednego zawodnika, to jest naprawdę bardzo, bardzo inna gra. Akapo strzelił swoją pierwszą ligową bramkę w barwach klubu i Jose Moreno wystąpił w karierze po raz 50, tak więc gratulujemy Moreno 50. występu. Gratulujemy naszemu zespołowi remisu, tak więc w tym odcinku nie przegraliśmy chyba. Czy przegra? Chyba przegraliśmy ten drugi mecz, coś mi się tak wydaje. Zaraz zobaczymy. Moi drodzy, tak więc powoli będziemy kończyć ten odcinek. No, troszkę niedosyt czuję, no, po tym odcinku jednak mimo wszystko. No tak jak ten mecz ze Spaniolem, też w tej sytuacji w meczu z Alcoyano troszeczkę zżałuję. No Caballo za tą czerwoną kartkę, udzielimy mu ostrzeżenia. Piąty mecz bez porażki, tak więc nie przegraliśmy. To był remis. Tak jest, remis z Pobla Mafumet, remis z Alcoyano i remis ze Spaniolem, tak więc proszę Państwa, dwa zwycięstwa, następnie trzy remisy. No, kontynuujemy naszą serię meczów bez porażki. Co tutaj jeszcze? Toni Martinez wznawia, jak tam idzie w Walencji, 14 miejsce, 25 punktów. No, kurde, ostatnio sporo remisują. I Caballo, czy akceptuje na ostrzeżenie. Dobra, moi drodzy, tak więc to by było wszystko w tym odcinku. Jeszcze zobaczmy, Cifuentes, najlepszy strzelec, najlepsza średnia ocena Zahibo, asysty Caballo, Acapo, Gil oraz Zahibo po dwie. 88 celnych podań Cifuentesa, 7 żółtych kartek Zahibo, no i pierwsza czerwona kartka w tym sezonie. W sumie po 24 kolejkach 13 miejsce. No tutaj Eldense przy zwycięstwie będą mogli nas wyprzedzić i mamy 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. No do końca tego sezonu zostało nam jeszcze ile? Raz, dwa, trzy, około 4 odcinki do końca sezonu. No w następnym odcinku już Was na niego zapraszam. Zagramy z sąsiadem w lidze, z Olotem, następnie z Badaloną, tutaj będziemy szukać zwycięstwa, następnie Hospitalet oraz Herkules, tak więc ostatni mecz będzie bardzo ciekawy, a wreszcie, no mam nadzieję, że utrzymamy tutaj do tego spotkania z Herkulesem serię meczów bez porażki. To by było wszystko w tym odcinku, bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia kolejnym razem, siemano, trzymajcie się.